Jesteśmy na mecie drugiego odcinka 23. rajdu chemików. Impreza, która po wielu latach znów wróciła na ulicę Kędzierzyna-Koźla. Na trasie mamy ponad 40 załóg, które rywalizują w konkurencjach sprawnościowych, w przejeździe turystycznym, odpowiadają na różne zadanki, które organizator przygotował im na trasie rajdu. A po przyjeździe tutaj na metę odcinka będą miały do pokonania dwukrotnie bardzo wymagającą próbę sprawności. Także liczy się i piękne zachowanie kierowcy, no i świetny pilotaż, który mu dyktuje pilot obok. Meta całego rajdu będzie na boisku osiedla Cisowa, gdzie podczas festynu będziemy mogli wręczyć tym, którzy okazali się najlepsi na dzisiejszej imprezie. Na naszej imprezie na pewno wartość edukacyjna jest bardzo ważna. Staramy się pokazać, jak bezpiecznie, jak sprawnie i szybko poruszać się po naszych ulicach, nie zawsze korzystając z nawigacji samochodowej. Również bardzo dbamy o to, aby zawodnicy przestrzegali przepisów ruchu drogowego, aby zapoznawali się z ciekawostkami, które są w naszym mieście. No i to, co najważniejsze, w Cisowej będą mieli do pokonania tor przeszkód na miasteczku ruchu drogowego, tam, gdzie najmłodsi się szkolą, gdzie sprawdzają swoje umiejętności, a to jest nasz narybek, więc myślę, że impreza warta pochwały, warta do tego, aby zaplanować w przyszłym roku swój udział. Fajnie, tylko za trudne pytania. Nie takie trudne. A no, jak z nawigacją, dajcie sobie radę z kartą? Jak ja jadę, to on nawiguje, jak on jedzie, to ja nawiguję. Jak ja nawiguję, to jest gorzej. Trasa rajdu przebiega pod hasłem śladem kędzierzyńsko-kozielskich koziołków. Nie wszyscy wiedzą, że mamy ich już 17. Prawie wszystkie koziołki będziemy mogli zobaczyć na dzisiejszej trasie. Z nimi związane są również oczywiście zadania turystyczne, które każda załoga musi zaliczyć przy takim koziołku. A dodatkowo po mecie pierwszego odcinka wszyscy uczestnicy rajdu mieli okazję zwiedzić Kozielskie Muzeum. Muzeum Ziemi Kozielskiej, myślę, że bardzo ciekawie przygotowane, z strefą Podzamcza, z piękną basztą. Naprawdę atrakcja, tych, którzy nie byli, serdecznie zapraszam. A zawsze właśnie takie imprezy jak ta pokazują te miejsca, które warto w naszym mieście odwiedzić. To nie wymaga dużo pracy, to po prostu trzeba poczuć tą pasję jeżdżenia w rajdach turystycznych, w tak ciekawych imprezach, jaką organizuje Automobil Klub Kędzierzyńsko-Kozielski. Od lat możemy liczyć na wysoki poziom tych imprez, czy to turystycznych, czy nawigacyjnych. Bawiliśmy się świetnie, po prostu jechaliśmy do przodu, poznawaliśmy walory tego pięknego regionu, także czysta przyjemność. Ja myślę, że tak, współpraca kierowca-pilot jest bardzo ważna. Tutaj no, trzeba troszeczkę ze sobą pojeździć, zrozumieć się. Trzeba być spostrzegawczym, trzeba być czujnym, no i świetnie się bawić, tak? Trzeba być, mieć luz w tym samochodzie jako załoga, jako rywalizacji z kolegami, koleżankami. No u nas w Warszawie w Automobil Klubie Polskie od lat uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach, czy to motosportowych, czy chyba od 2017 roku turystycznych i nawigacyjnych. Po prostu poczuliśmy to coś w tych rajdach, jeździmy, organizujemy, bawimy się świetnie. Także być tutaj w Kędzierzynie, Koźlu, sama przyjemność. Mamy elementy w postaci testów BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwiązujemy testy, gdzie mamy pytania z pierwszej pomocy, gdzie mamy pytania z kodeksu. Mamy to zapisane, tak, według wskazówek autora i musimy to rozszyfrować. Bardziej to takie trochę z dzieciństwa podchody z tymże samochodem, tak? Musimy rozszyfrować, co autor miał na myśli, jaką trasę wybrał dla nas, jakie zagadki były na tej trasie ukryte, bo trzeba zauważyć, że też mamy zadania, mamy różnego rodzaju pytania, testy. Trzeba być wszechstronnym, trzeba no, troszeczkę w tych rajdach brać udział,
Zachęcamy do przeglądania stron Polskiego Związku Motorowego, kalendarza imprez turystycznych, nawigacyjnych. Na pewno każdy gdzieś w swoim regionie jakąś tam ciekawą imprezę znajdzie. Myślę, że tak jak my się świetnie bawimy, tak każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy.